A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Morrowind. Ja w tej chwili jestem na przystani Łazika, ponieważ musimy się udać do nowej osady, do Suran. I właśnie w Suran wykonamy sobie kolejne zadanie dla gildii wojowników. Także wybieramy podróż i lecimy Łazikiem do Suran za 20 sztuk złota. Pewnie noc będzie. No właśnie, no bo jednak ta podróż trochę trwała. Suran jest dosyć daleko od Balmory. Zaraz wam pokażę. O, tutaj wystartowaliśmy w Balmorze. Jesteśmy w Suran, w zupełnie innej części Vardenfell. Kawałek drogi. No dobrze, w każdym razie w Suran musimy odszukać kobietę, która nazywa się Helwian de Sel. Ta kobieta ma dług. Jest winna 200 sztuk złota i tę kasę musimy od niej wyciągnąć. I teraz tak, ta kobieta prowadzi w Suran dom publiczny. Dom publiczny, który jest tutaj nieopodal, bardzo blisko. Nie będziemy musieli tego Suran za bardzo zwiedzać. Będą ku temu inne okazje, żeby tę osadę sobie zwiedzić. Tutaj są stroje. O, a tu jest dom rozkoszy cielesnych. I właśnie ta pani, której szukamy, jest właścicielką tego lokalu, czyli na pewno kasę ma. I przy odrobinie szczęścia bez problemu od niej tę kasę wyciągniemy. Wchodzimy tutaj. Domu rozkoszy cielesnych de Sel. O, tutaj sobie tańcują na przykład takie panie, trochę kanciaste. Szkoda, że jestem na służbie teraz. A tutaj jest właścicielka lokalu, Helwian de Sel. Właśnie do niej przyszliśmy. Tak, o co chodzi? O, zauważcie, że ma niewolnicę tutaj. Można poznać po takiej specyficznej bransolecie zniewalającej, którą ma na ręce. Właśnie taki symbol niewolnictwa na Vardenfell. Kiedyś pewnie pamiętacie, uwalniałem niewolników z pewnej jaskini, to też musiałem im te bransolety tam zdejmować, żeby oni byli wolni. Dobra. Helwian de Sel. Witaj w mym domu, Procyon. Rozgość się. O, też mnie zna już. Dobra, dobra, my tu jesteśmy w sprawie spłaty długu. Próbuję prowadzić szanowany interes, a Camona Tong ciągle żąda pieniędzy za moje bezpieczeństwo. Na co one naprawdę idą? By chronić mnie przed zbirami, jakich nasyła Orvas Dren. Właśnie na to. I nie będę płacić. No tak. Trochę, w ogóle trochę dziwna sprawa, bo Camona Tong to jest organizacja przestępcza, coś w rodzaju, powiedzmy, takiej rodziny mafijnej, więc dziwna sprawa, że sami nie potrafili od niej tych pieniędzy wyciągnąć. Poprosili o pomoc gildię wojowników i właśnie z ramienia gildii wojowników tutaj przychodzimy. Może chcieli to załatwić zgodnie z prawem, bo gildia wojowników jak najbardziej zgodnie z prawem działa. Jak tutaj przychodzimy, no ta kobieta jest winna komuś kasę. Nie chce jej oddać, stawia opór, więc teoretycznie, zgodnie z prawem, moglibyśmy wyjąć miecz, ją tutaj zabić i nikt by specjalnie nam w tym nie przeszkadzał, no nie? No ale głupio tak będzie się rzucać na bezbronną, w pół nagą kobietę z mieczem, prawda? Więc może spróbujemy to załatwić jakoś inaczej, może się uda. Użyjemy perswazji. No w tej retoryce to ja jakiś super nie jestem, ale spróbujemy jej dać na przykład 10 sztuk złota, tak jakbyśmy za nią część tego długu chcieli spłacić, coś w tym rodzaju. Jest 52 na 100, 70 na 100, o, spłata długu. No jeszcze nie chcę jakoś specjalnie z nami współpracować. No spróbujemy jeszcze jej dziesiątkę dorzucić. A, spadło do 62. Dobra, straciliśmy na razie 20 sztuk złota i nic z tego nie wyszło. Jeszcze raz spróbujmy. 73, no dobra, zobaczmy teraz. Nie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. 68, ale oporna jest. Specjalnie pewnie tak ode mnie tę kasę wyciąga. Spłata długu, nic z tego. Perswazja, uwaga. 79, no chyba tak dużo jeszcze nie mieliśmy, spróbujmy. Udało się. Dodano do ekwipunku 200 sztuk złota. W porządku, przekonujesz mnie. Oto 200 sztuk złota. Weź je i powiedz tym zbirom, żeby zostawili mnie w spokoju. Ile my kasy wydaliśmy? Mieliśmy połowę chyba dostać z tych 200 sztuk złota. No na pewno wydaliśmy mniej tutaj niż 100, ale nawet jakbyśmy mieli coś dopłacić do tego zadania, no to nic strasznego by się nie stało. Ważne, że jesteśmy kolejne zadanie do przodu. Nasza szefowa w gildii wojowników będzie zadowolona, pewnie da nam kolejną misję, może dostaniemy awans. Zobaczymy, zobaczymy. Wracamy do Balmory. O, szybko nam poszło.
podróż Balmora za 23 sztuki złota. Droga powrotna droższa. Ciekawe dlaczego. No ale okej. Wracamy do Eidis Płonące Oko. Powiedzieć, że mamy dług. Mamy dług dla klienta, który zgłosił się do Gildii Wojowników z prośbą o pomoc. O. No, taka też trochę lipa, że pomogliśmy komuś z organizacji przestępczej, no ale... No ale tak to czasami bywa. Eidis Płonące Oko na górze. Dzień dobry. Czy spłata długu Desel została załatwiona? A może tracisz czas, tak? Nie, no jakże. Czy masz 200 septimów, które Desel jest winna naszemu klientowi? A jakże, proszę bardzo. O, jest świetnie. Dobra robota, Procyon. Oto twoja działka. Wzięła od nas 200, dała nam 100. Jest okej, bardzo nas lubi. Awansik? Twoje zdolności są godne odnotowania, ale niektórzy kwestionują stopień twojego oddania. O, innymi słowy, musimy wykonywać dalej zadanie. No dobrze, no to weźmy od niej kolejne zadanie, zobaczymy. Rozkazy. Wyznaczono nagrodę za głowę orka imieniem Duragrabol. Kto to taki? Ten wyjęty spod prawa ork mieszka tutaj, w mieście Balmora. Mam kontrakt, wedle którego 250 septimów będzie twoje, jeżeli wymierzysz jej sprawiedliwość. Jej, czyli to samica orka się okazuje. Jest w Balmorze, całe szczęście, nie będziemy musieli daleko chodzić. Ja pamiętam, gdzie ona jest. Duragrabol. Duragrabol, proszę ja was, po drugiej stronie rzeki na pewno ma swój dom. Po drugiej stronie rzeki Odaj. O, tutaj zobaczcie, to jest dom Duragrabol. Tutaj musimy iść i wymierzyć sprawiedliwość. Pewnie złamała prawo. No, pewnie nie byle jak złamała to prawo, skoro wydano na nią wyrok śmierci. Mam nadzieję, że nie będzie z nią problemów. Czy ja w ogóle przeglądałem te skrzynki kiedyś tutaj? Bo ja wiem, że zawsze szedłem tym środkowym mostem. Nie, tu już chyba byłem. A nie, nie byłem. 10 sztuk złota. Waza, talerz i to są jakieś takie tanizny, goblizny. A tutaj co? Solny ryż bierzemy zawsze. Okej. Okay. A te skrzynki sprawdzałem kiedyś? Też pewnie nie. 5 sztuk złota, proszę bardzo. Tych papierów nie będę już zbierał. Zmniejszę stosunek wartości do ciężaru z 3, powiedzmy, na więcej niż 3 i takie przedmioty będę podnosił. Na tym etapie sobie już mogę na to pozwolić. Kasy mamy sporo, aczkolwiek w pewnym momencie zacznie ta kasa pewnie nam szybko schodzić. O, będziemy głównie wydawać ją na trening umiejętności oczywiście. A oto dom Duragrabol. Tak patrzę, od razu pewnie splądrujemy ten dom, no skoro zabijemy właścicielkę, no to już jej te wszystkie przedmioty nie będą potrzebne. 45 poziom zamka, sporo, może coś ciekawego tam jest. Amatorski wytrych na 45, zmienimy może na uczniowski, zostało nam 14 użyć uczniowskiego, może się uda. Nieudane. Wyładowania, czy tam te użycia schodzą cały czas. Widać, o, udało się, po tym czerwonym pasku tam w lewym dolnym rogu pod wytrychem. 75 złotych monet. Może być. Myślę, że się opłaciło, zwłaszcza, że się jeszcze podszkoliliśmy dzięki temu w zabezpieczeniach, no nie? Tu nic nie widzę. Duragrabol. Gdzie ten ork się tutaj czai? Ja zawsze tak podskakuję po tych schodkach, żeby mi ta akrobatyka rosła. O, jest! Uty! Dobra, mamy papier, że możemy ją bez problemu zabić. Ła, ale dobra, jest ciężko w nią trafić. Dobra, już zaraz spadnie. Uszkodziła mnie nawet trochę. No dobra, załatwiłem to szybko. Specjalnie się chyba nie zdążyła zorientować, o co chodzi. Zwykłe spodnie, zwykłe buty, kiry ze skóry neta, wartość w stosunku do ciężaru, lipna. Żelazny topór wojenny, też ciężki strasznie, to nie bierzemy tego. To co, sprawdzimy jeszcze, co na tej trzyma, może się uleczę, bo mnie lekko poturbowała tym toporem. Pewnie mnie walnęła w stopę. Nie, schowaj broń. Jajo kwama, o, 4 sztuki złota. Nędzny klejnot duszy, duże przywrócenie szczęścia. O, bardzo dobrze.
Kiedyś nam się tych przywróceń nazbiera za dużo, to zaczniemy je sprzedawać. 5 sztuk złota, kosztowny pierścień, bardzo dobrze. No, czyli ładnie będzie, dostaniemy sporo kasy za wykonanie tego zadania od tej, od Aedis Płonące Oko. Jeszcze sobie dodatkowo tutaj, ło, tu co się dzieje, drełkowy wosk, korzeń trama, liść przykrzywca, czy jak on tam, mięso krabów, to nie, mięso szczura też nie, pióra skrzekacza, drogie, ze skrzekaczami kiedyś będziemy walczyć, takie ptasiory to są upierdliwe, wilcza pszenica, bierzemy, wosk kwama może być... O, wrzos. Wrzos to jest jeden z tych kwiatów, które szukamy dla Adżiry. Pamiętacie? To jest misja dla Gildii Magów, więc pamiętajcie, mamy już wrzos. Zielony licheń i żywicę jeszcze mamy. Dobrze, dobrze, mamy wrzos. To jeszcze tam został ten złoty kanet, te płatki skałokwiatu i coś tam jeszcze było. Coś tam jeszcze było. Jak to zobaczę, to mi się na pewno przypomni. Korzeń korkowca może być... Skóra Alita, stosunek wartości do ciężaru 5, śladowe mydło, super sprawa, 500 aż był ten współczynnik. Dobra, no na pewno się opłacało tutaj jeszcze przeszukać to wszystko. Wracamy do Aedis Płonące Oko. Szybko te zadania dzisiaj idą dla Gildii Wojowników. Wyszedłem sobie drzwiami gdzieś tutaj na tarasie, będziemy pewnie musieli w dół zejść, tak jest. O, i wracamy do Gildii Wojowników. Super nam to idzie. Weźmiemy sobie kolejne zadanie. Jeszcze chciałem dzisiaj zrobić... Kurczę, nie wiem, czy zdążę. No, zależy od tego, co mi ta Aedis Płonące Oko da za zadanie. Ale jeżeli dam jakieś zadanie poza Balmorą, to chciałbym zrobić pewne zadanie poboczne, ale zaraz wam o tym powiem. Zobaczymy, co ona nam właściwie tutaj da. Teraz. Na pewno dostaniemy jeszcze 250 sztuk złota. O, za wykonanie zlecenia z orkiem. Czy Dura Grabol nie żyje? Nie muszę się o nic martwić, prawda? Pewnie, że nie. Podobno Dura Grabol nie żyje. Oto twoje 250 septimów. Jest super. Jakiś awansik, coś? Jeszcze nie, jeszcze nie. Musimy wykonywać kolejne zadania. Dobra, co to za zadanie? Warto sprawdzić. Aha. Nie mam żadnych rozkazów dla nikogo poniżej rangi opiekuna. Sprawdź, od czego zależy twój awans. Może zarządcy gildii w Vivek, Sadrit Mora lub Aldrun będą mieli dla ciebie jakąś pracę. No dobra. Póki co... Aedis Płonące Oko dla nas żadnych zadań nie ma. Mamy za niską rangę. A żeby zdobyć wyższą rangę w Gildii Wojowników, no to musimy wykonywać zadania. No niby takie błędne koło, ale siedziby Gildii Wojowników są też w innych miastach i w innych miastach możemy te zadania od Gildii Wojowników brać. Ale na razie się do innych miast nie wybieram. Kiedyś w przyszłości na pewno będziemy ten wątek z Gildią Wojowników kontynuować. Vivek, Sadrit Mora oraz Valdorun. Na razie zostawmy może Gildię Wojowników w spokoju. Skoro nie ma dla nas tymczasowo tutaj zadań, to skupimy się na innych gildiach. Jesteśmy też w Gildii Magów, tam wykonujemy zadania, w Gildii Złodziei też wykonujemy zadania. Może to i lepiej, troszeczkę to będzie klarowniejsze teraz. O, i teraz na przykład sobie wykonam to zadanie poboczne, o którym wam mówiłem. W Balmorze tego zadania nie dostaniemy, ale na pewno o tym zadaniu się możemy dowiedzieć. Na przykład jak zagadamy, o, z jakimś strażnikiem Chlalu, tak myślę przynajmniej, stój. Jestem oficerem reprezentującym prawo cesarstwa. Ruszaj dalej. Nie, 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 nigdzie nie ruszam. Chciałbym poplotkować troszeczkę. Najnowsze plotki. O, to jest to, o co mi chodziło. Bohater Legionu, Larius Varro, pod którego dowództwem znajduje się Fort Księżycowy, poprzysiągł zwalczać korupcję. Niewiele jednak zdziałał oficjalnymi kanałami. Organizacje przestępcze potrafią zadbać o bezpieczeństwo i protekcję dla swoich. Nic więc nie uda mu się zrobić w ramach obowiązującego systemu. W takim układzie będzie musiał znaleźć kogoś, kto zadziała skutecznie, obchodząc system. Albo też wbrew niemu, zdecydowanie i skutecznie, ale poza prawem. No właśnie, jest taki koleś, bohater Legionu, Larius Varro w Forcie Księżycowym, który, no, który ma problem, znaczy no, ogólnie tutaj są problemy z korupcją, on chciałby coś w tej sprawie zrobić. No ale to nie jest takie proste, jeżeli działa się zgodnie z prawem,
No i właśnie spróbujemy mu pomóc. Spróbujemy zasięgnąć więcej informacji na ten temat. Ten bohater Legionu siedzi w forcie księżycowym. Fort Księżycowy. Fort Księżycowy to garnizon, jaki Legion Cesarski utrzymuje tuż na południowy wschód za miastem Balmora. Dowódcą jest tam generał Larius Varro. Rad Kamienne Serce to z kolei wysoki oficer legionowy. To z nim musisz porozmawiać, jeżeli chcesz do nich dołączyć. No, do Legionu Cesarskiego nie będziemy chcieli na razie dołączyć, może kiedyś w przyszłości. Cesarski agent to z kolei Krullius Pontanian, zaklinacz. Legion Cesarski i kult Tamriel utrzymują w forcie stuzin dostawców różnych usług. No, dostawcy też nas tam nie będą zbytnio interesować, ale ten cały dowódca tego garnizonu, czyli Larius Varro, jak najbardziej. Udamy się do niego na południowy wschód od miasta Balmora. Zaraz sobie może pójdziemy tędy. Będziemy musieli wyjść południową bramą. Podejrzewam, że ten fort księżycowy zaznaczyli nam... Tak jest, zaznaczyli nam na mapie. Tu jest, fort księżycowy. A to jest stosunkowo blisko. Także bez problemu sobie tam zajdziemy. Dowiemy się czegoś więcej o tej korupcji tutaj w Balmorze. Dowiemy się czegoś więcej o Lariusie Varro. Może nam podpowie, jak możemy mu pomóc. No, on działa ogólnie zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem nic za bardzo nie może zrobić. Dlatego pewnie szuka kogoś, kto ten system jakoś obejdzie. Zobaczymy. Tutaj sobie przejdziemy przez ten podwójny most. Tak jest. Będziemy się zbliżać w kierunku Fortu Księżycowego. No i tak jak było tam powiedziane, Larius Varro jest członkiem Legionu Cesarskiego. Legion Cesarski, no jak sama nazwa mówi, pracuje dla samego cesarza, pracuje dla niego oficjalnie, bo my na przykład też jesteśmy w takiej organizacji jak Ostrza, pewnie pamiętacie. Oni też pracują dla cesarza, ale nieoficjalnie. To są jakby tacy agenci, coś w tym stylu. Kiedyś na pewno sobie do tego Legionu Cesarskiego dołączymy. Ale ja jednak póki co chciałbym najpierw jakoś zdobyć jakieś wysokie rangi, albo nawet przejąć te gildie, w których jesteśmy, czyli gildie wojowników, złodziei oraz magów. Jak sobie z tymi gildiami świetnie poradzimy, to będziemy myśleć, do jakich organizacji jeszcze możemy się zapisać. Pewnie właśnie wstąpię do Legionu Cesarskiego. O, tu jest, zobaczcie, Fort Księżycowy właśnie. I tutaj musimy znaleźć Lariusa Varro i porozmawiać z nim na temat tej korupcji. O, tutaj właśnie schodzą tacy strażnicy, legioniści cesarscy. Widzieliśmy podobnych w Sejdanin, tam w tej osadzie, w której startowaliśmy. Larius Varro jest w środku. O, właśnie, tu jest wnętrze tego gmachu. Tu jest Rad Kamienne Serce, o którym była mowa wcześniej. Z nim będziemy rozmawiać, jak będziemy chcieli przyłączyć się do Legionu Cesarskiego, ale jeszcze nie teraz. A Larius Varro jest tutaj. O, to jest on właśnie, zagadamy z nim. Jestem Larius Varro, bohater Legionu. Podlega mi Fort Księżycowy. Miałem nadzieję, że się tu pojawisz. Znalazłaby się dla ciebie praca, jeśli cię to interesuje. No, dowiedzmy się, o co chodzi. Za bardzo nas tutaj jakoś nie lubi. 46 na 100 pewnie nieufny jest. Różnymi kanałami dowiedziałem się nieco o twojej sytuacji. Jest pewna krótka historia, którą chciałbym ci opowiedzieć, a gdy skończę, możesz zadawać mi pytania. Później być może zechcesz wyjść i załatwić pewne sprawy, albo i nie, to twoja sprawa. Wiedz też, że czeka na ciebie ładny prezent, który chciałby ci chyba przekazać cesarz. Nie jestem pewien, gdzie on jest. Może jednak zechcesz wpaść później jeszcze raz i zobaczyć, czy udało mi się go znaleźć, gdy już załatwisz pewne sprawy. No, czyli ma dla nas jakiś prezent od samego cesarza i daje nam do zrozumienia, że nie da nam go, dopóki nie wykonamy dla niego pewnego zadania, no nie? No to okej, no niech nam opowie tę krótką historię swoją. Pewnego razu był sobie zły sędzia, który brał złoto od organizacji przestępczych, aby wyroki i grzywny przestępców nie były zbyt wysokie. Wszyscy wiedzieli, że tak robi, nikt jednak nie mógł na to nic poradzić, gdyż nawet gdyby ktoś udowodnił mu korupcję, to ten zły sędzia miał potężnych i wysoko postawionych znajomych. A każdy wie, że żaden dowód nie jest tak ważny, jak wysoko postawieni znajomi. Był sobie też
dobry funkcjonariusz, który przestrzegał prawa, sądząc, że prawa czynią ludzi bezpiecznymi i szczęśliwymi. I przeszkadzało dobremu funkcjonariuszowi, że przestrzeganie prawa nic nie dawało, bo zły sędzia wypuszczał przestępców na wolność zaraz po tym, jak dobry funkcjonariusz ich złapał. Przez długi czas nasz funkcjonariusz rozpaczał, myśląc sobie, cóż można zrobić, sędzia ma wszak wysoko postawionych przyjaciół i nic, co mogę mu zrobić, go nie ruszy. Ale potem dobry funkcjonariusz pomyślał, zaraz, chwila, a ci źli ludzie, którzy korumpują sędziego, oni nie mają wysoko postawionych przyjaciół. A gdy ich zabraknie, nie będzie miał kto korumpować złego sędziego. Ponadto dobry funkcjonariusz przypuszczał, że ci źli ludzie, którzy korumpowali sędziego, sami są kryminalistami, więc dobry funkcjonariusz uznał, że ci źli ludzie powinni zniknąć na zawsze. A więc ten dobry funkcjonariusz pomodlił się troszkę, aby miała miejsce mała, krwawa łaźnia, w której zginą źli ludzie. I tyle. Czyż nie jest to miła, krótka historia? Może nie jest idealna. Kończy ją wszak modlitwa, a nie krwawa łaźnia. Być może to jeszcze nie koniec tej historii. No właśnie, krwawa łaźnia. Moja historia, źli ludzie w niej to 5 członków Kamona Tong. To zwiadowca, lichwiarz, mędrzec, złodziej i kowal. Miejscem pobytu wszystkich chyba powinno być jest Balmora. Niestety, nie znam ich imion, być może tobie uda się je ustalić. A także miejsca, w których można ich znaleźć. Być może wtedy moja historia będzie miała szczęśliwe zakończenie. Zakończeniem tym byłaby nie modlitwa, ale mała, krwawa łaźnia. No właśnie, źli ludzie. A no tak, źli ludzie to Kamona Tong. Wydawało mi się, że to oczywiste dla wszystkich. To organizacja przestępcza. Niestety, nie wiem, kto do niej należy. Jestem oficerem i nikt nie chce ze mną gadać. To wbrew ich kodeksowi. Gildia złodziei nienawidzi jednak Kamona Tong. Założę się, że gdyby ich spytać, to z radością powiedzieliby ci, kim są źli ludzie i gdzie można ich znaleźć. No właśnie. Czyli już wiemy mniej więcej, o co chodzi. Jeszcze tylko chciałem się zapytać o ten ładny prezent od cesarza. Jaki to cesarz przysyła ładny prezent? Nie mam pojęcia. To ma być niespodzianka. No i nie wiem, gdzie on jest. Kiedyś jednak może się uda go znaleźć. Może się to zdarzyć w każdej chwili. Sprawdź jakoś, czy mi się przypadkiem nie udało. Później, jak już wykonana zostanie twoja praca. No dobrze, i teraz tak. Mamy od niego zadanie w sprawie tej całej korupcji. I tutaj jest dobry moment, aby pokazać wam działanie zaklęć oznaczenia oraz przeniesienia. Użyjemy sobie w tym miejscu zaklęcia oznaczenia, czyli oznaczamy to miejsce. Jak wykonamy dla niego zadanie, to wtedy przeniesiemy się z powrotem tutaj do tego miejsca od razu. Bezproblemowo. Nie będziemy musieli lecieć z buta z powrotem do fortu księżycowego. O, tak to właśnie sobie zrobimy. Czyli tak, nasz bohater, Larius Varro, przestrzega prawa, łapie złoczyńców, no ale później pewien skorumpowany sędzia bierze łapówki i ci przestępcy są wypuszczani na wolność. No, wszyscy wiedzą, że tak jest, ale nie bardzo można cokolwiek z tym zrobić. Nie ma żadnych dowodów. No w końcu to sędzia stanowi prawo. No i jak go tutaj ruszyć, no nie? No i Larius Varro wpadł na pomysł, żeby jakoś poza prawem, nieoficjalnie załatwić tych członków Kamona Tong, którzy właśnie te łapówki sędziemu dają. Tylko teraz tak. No znamy pseudonimy, wiemy, że jest ich 5. I siedzą gdzieś w Kamona Tong, należą do tej organizacji przestępczej, ale nie znamy ich prawdziwych imion, aczkolwiek może nam pomóc Gildia Złodziei. Zwłaszcza, że my do Gildii Złodziei należymy, także no, powinni nam takich informacji udzielić. Powiemy im dokładnie, o co chodzi i oni powinni nam wskazać, kim są dokładnie ci ludzie, którzy dają te łapówki, o umiejętność akrobatyka wzrosła do 19, oraz gdzie przebywają. O, czyli nasz kolejny cel, Gildia Złodziei. Aczkolwiek wcześniej moglibyśmy zapytać jakiegoś mieszkańca może w terenie. Może on by też wiedział coś na ten temat. O, tu na przykład jakiś stoi. Zobaczcie.
Czyli dobry Hul się nazywa, tak? Kiedyś gadaliśmy z nim chyba, nawet pytaliśmy o Kajusa Kosadesa, no nie? Kurczę, nie włączyłem sobie stopera, nie wiem jak z czasem stoję. Źli ludzie, jeśli szukasz konkretnych członków Kamona Tong, to musisz porozmawiać z kimś z Gildii Złodziei. Ja nie mogę sobie pozwolić na mieszanie się w te sprawy. Gildia Złodziei gorąco się jednak interesuje tymi sprawami. Może oni zechcą nadstawić karku. Być może uda ci się znaleźć kogoś w gospodzie przy południowym murze. A, czyli tak jak było powiedziane, musimy iść do Gildii Złodziei i zapytać się, gdzie ci członkowie Kamona Tong są. Ja pamiętam, że był czasami problem z tym. Czasami chcieli o tym mówić, czasami nie chcieli o tym mówić. Nie wiem za bardzo, od czego to zależy. Ja sobie jeszcze, o właśnie, poprzeglądam po drodze skrzynki. Jakiś talerz, waza. Jestem w Gildii Złodziei, więc powinni mi takich informacji udzielić. No jeśli mi nie udzielą, no to tak czy siak ja wiem, gdzie oni przebywają, więc wam o tym powiem. Ale fajnie by było, żebyśmy jednak te informacje jakoś od nich wyciągnęli. To na pewno nie zależało od tego, jak bardzo nas lubią. Nie wiem, może jakiś błąd kiedyś był, coś takiego. Zobaczymy teraz. Jesteśmy w obarży przy południowym murze. Sotilde jest na pewno członkiem Gildii Złodziei. Zapytajmy ją o tę sprawę. Źli ludzie. O, tym razem powiedzieli, no jest dobrze. Jeśli źli ludzie, których szukasz, należą do Kamona Tong, to znajdziesz ich w osadzie Balmora, no czyli tutaj, w gospodzie Izba Rajców. To ich miejscowa Melina. Wadusa Satoryn to zwiadowca, Marasa Aren lichwiarz, Madrale Tirit złodziej, Sowor Trandel to mędrzec, kowalem jest zaś Tanelen Velas. No dobra, czyli znamy ich imiona, wiemy gdzie przebywają, mianowicie w Melinie, która się nazywa Izba Rajców. I tam pójdziemy ich załatwić. Izba Rajców. Izba Rajców, ta gospoda jest, o, dokładnie w tym miejscu. Izba Rajców. Musimy znowu przejść przez most i załatwić ich. No, to nie będzie taka prosta walka. Jest tam, jeżeli dobrze pamiętam, pięcioro właśnie tam jest z tych członków Kamona Tong oraz barman tej Meliny. On też nas chyba zaatakuje, jak zaatakujemy któregokolwiek z tej organizacji przestępczej Kamona Tong. Jeżeli na przykład gracie magiem i macie na tym poziomie takie zaklęcie jak sprowokowanie humanoida, no to można wtedy, o tu jest jeden z nich, prowokować ich, wtedy on was zaatakuje i walczycie z nim w pojedynkę, bo jeżeli wy zaatakujecie pierwsi któregoś z nich, to wtedy rzucą się na was wszyscy, jest problem. No ja jestem wojownikiem, więc pewnie mi się to jakoś uda tutaj załatwić ich wszystkich naraz. No jeszcze można by szukać zwojów z zaklęciem prowokacji, coś takiego, żeby prowokować każdego z nich z osobna i walczyć pojedynczo. Jest zdecydowanie łatwiej na pewno. Tak, czekam, aż mi się ten zielony pasek kondycji napełni. Dobra, już chyba może być. Adrenalinę mamy już? Mamy już adrenalinę. Wykorzystamy ją na pewno, będzie dużo łatwiej. Zaatakujemy pierwszego członka Kamona Tong. Inni pewnie zaraz do mnie przybiegną tutaj, żeby mnie też jakoś tutaj poturbować. Dobra, trzymajcie kciuki. Adrenalina. Wyjmujemy szablę i bez zbędnego gadania klepiemy. Zaraz przyjdą, zobaczcie, wyjął topór. Tak, już przychodzą. Patrzcie na moje życie. Jak spadnie za mocno, to musimy zrobić przerwę, wejść do ekwipunku, łyknąć mikstury. Jakoś chyba dobrze się ustawiłem. Na razie mnie jakoś nie mogą zbytnio trafił mnie. Dwóch padło, jeszcze czwórka została. Dobra. Już mnie nieźle poturbowali. Łykniemy kilka małych mikstur zdrowia. Dwa, tak z trzy może, co? Dobra, życie się powinno odnawiać teraz. Drugi, znaczy trzeci już chyba padł. Dobra, załatwimy tego, stoi najbliżej. Jojku, jak oni piorą. Jeszcze klikniemy sobie, znaczy łykniemy sobie z trzy małe mikstury przywrócenia zdrowia. I klepiemy dalej. A, chyba się też zregenerował trochę. A, leczy się, skubany. Dobra, dobra, jest dobrze. Jeszcze raz sobie łyknę te mikstury. Jeżeli nie macie adrenaliny i walczycie ze wszystkimi naraz, no to trzeba te mikstury naprawdę często tutaj klikać, uzupełniać. Dobra, leczę się już.
tam jeszcze na tyłach jest jakiś taki groźniejszy przeciwnik, chyba z takim młotem wielkim. Dobra, już sobie powinniśmy bez problemu z nim poradzić. Giń. Giń. Dobra. Piątka. Piątka tych członków Kamonatong została unicestwiona. Barman przy okazji też. Ja się może trochę uleczę jeszcze, co? Mała mikstura zdrowia, mała mikstura zdrowia. Użyję dwóch. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. No, 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 no. Dobra, jeszcze może na przykład użyjemy pierścionka. Raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Jest ok. Doleczymy się już pierścieniem, jak on sobie te ładunki zregeneruje oczywiście. I teraz tak. My teraz postąpiliśmy niezgodnie z prawem. No, wiecie. Larius Varro wykorzystał nas, żebyśmy tę sprawę załatwili niezgodnie z prawem. Czyli pewnie cena za naszą głowę, zobaczcie, wzrosła. Grzywna, jaką musielibyśmy zapłacić, gdyby nas ten strażnik złapał, ponad 5000 jest. Bardzo dużo. Jakbyśmy wyszli, to pewnie jakiś strażnik chlalu od razu by nas zgarnął, no nie? Dlatego to jest kolejny powód, dla którego użyłem zaklęcie oznaczenia tuż przy Lariusie Varro. Teraz używając mikstury przeniesienia, będziemy mogli przenieść się od razu do Lariusa Varro i on nas jakby oczyści z zarzutów od razu. To jest bardzo fajna sprawa. Jeszcze zobaczmy może, co oni tutaj mieli, co? Ekstrawagancka rękawica. Weźmiemy sobie ekstrawagancki pas, ekstrawaganckie buty, ekstrawaganckie spodnie. No, zarobimy sporo tutaj, wam powiem. Trzeba to wszystko wziąć. Kosztowna koszula też weźmiemy. Księga Świtu i Zmierzchu też wygląda na drogą. Przewodnik po Balmorze może być. Przewodnik po Wiwek. Dobra. Adrenalina przestała już działać oczywiście. Także nie mam jakiegoś super udźwigu. Żywoty świętych. Możemy wziąć 100 sztuk złotych monet. Klucz do posiadłości Nerano. Pamiętacie? Ten klucz do posiadłości Nerano wyciągnęliśmy tutaj od jednego z tych ludzi. No i się okazuje, że znaleźliśmy trzeci sposób na pozyskanie tego klucza. Drugim sposobem było wykradnięcie tego klucza od samego Nerano, tego tam, wiecie, przywódcy tej organizacji. No, ten klucz nam już nie będzie potrzebny w każdym razie, nie musimy go brać. Teraz tak, Sowor Trandel, tutaj jeszcze stalowy miecz jadu, zobaczcie. Najlepszy tryb ataku, pchnięcie, 4,18, a nasza szabla 5,18. Troszeczkę lepsze, ale tutaj ta trucizna, 7 do 7 punktów, średnio 5 punktów i wyładowania aż 20, ładnie to wygląda. Ładnie to wygląda. Może bym teraz zaczął tego miecza używać zamiast szabli, tak bazowo oczywiście już. Zastanowię się jeszcze nad tym. Bardzo fajna broń. Tego nie bierzemy, chociaż 37, no mieści się w tym, w tych moich założeniach. Niech będzie. Dobra, kto tu jeszcze jest? O, zaraz, zaraz, bo tak ciężko tutaj. Topór, 450 wartość, ładnie, już jestem prawie przeciążony, 125 złotych monet, te młotki są bardzo ciężkie. Wiecie co, dobra, wrócimy na pewno jeszcze do tej izby rajców, jak sprzedamy wszystkie zbędne przedmioty i przeszukamy tutaj ich, przeszukamy ogólnie całą tę izbę rajców, tam pewnie jakieś ciekawe przedmioty znajdziemy. Póki co, póki jestem prawie przeciążony, to przeniesiemy się do Lariusa Varro i oddamy mu to zadanie, no nie? Uwaga! Tak jest, Lariusa Varro. Przeniosłem się tutaj, gdzie użyłem mikstury oznaczenia wcześniej. Tak, czy chodzi o pracę, o której wcześniej rozmawialiśmy? Tak, 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 właśnie o to chodzi. Zaraz, zaraz, źli ludzie, to to? Tak, 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 ale zaraz, zaraz, praca. O, to. Widzę, że wszystko już zostało załatwione. Na wypadek, gdyby pojawiły się jakieś problemy natury prawnej, rozmawiałem z kilkoma moimi przyjaciółmi i sam zadbałem o pewne rzeczy. No i udało mi się znaleźć ten ładny prezent od cesarza. Proszę, to jakiś pierścień. Bardzo ładny pierścień. Niestety, nie było przy nim żadnej karteczki. Ale powiadomię cesarza, że prezent dotarł do ciebie. Na pewno się ucieszy. Dodano do ekwipunku pierścień otoczenia. O, pierścień otoczenia, zaraz wam o nim powiem, tylko jeszcze się upewnię, czy na pewno tak jest, grzywna 0, czyli oczyścił nas całkowicie z zarzutów, nasze zadanie zostało wykonane, problemy z korupcją zażegnane.
przynajmniej te wielkie problemy z korupcją, bo jakaś korupcja to zawsze wszędzie pewnie istnieje. Jest jeszcze jeden powód. Aha, chciałem, ten pierścionek wam pokażę. Pierścień otoczenia. Rzuca zaklęcie kameleon 20 do 30% przez 30 sekund na moją osobę. No, czyli jakby ułatwia nam skradanie się. Jesteśmy jakby po części niewidzialni, coś takiego. Wtapiamy się w otoczenie, coś w tym stylu. Może nam się przydać nawet, jak będziemy się gdzieś chcieli prześlizgnąć niezauważeni, albo ukraść jakiś przedmiot, jeśli w pobliżu stoi NPC, coś takiego, to taki pierścionek nam na pewno ułatwi sprawę. Będziemy mogli rzucać właśnie dzięki niemu zaklęcie kameleona na stosunkowo wysokim poziomie. Jest jeszcze jeden powód, dlaczego chciałem wykonać akurat to zadanie poboczne przed wykonaniem zadania dla Gildii Złodziei w Hlaout, bo tutaj też mamy teraz zadanie zrobić dla Gildii Złodziei. Chciałem się wcześniej spotkać z Lariusem Varo, ponieważ jak sobie z nim troszeczkę teraz poplotkujemy, to on nam wspomni o pewnej sprawie. Najnowsze plotki. O właśnie. Uważaj podróżując tutejszymi drogami. Chodzą pogłoski o bandycie, którego ofiarą padają nieostrożni podróżnicy w okolicach Hlaout. Pewni nieostrożni podróżnicy zostali ostatnio zaatakowani. W okolicy Hlaout grasuje pewien Nord, który napada na lekkomyślnych. Miej się na baczności, gdy go spotkasz. Oczywiście rozwiązanie tego problemu spotka się z naszą wdzięcznością. No właśnie, bandyta, Nord, w okolicy Hlaout, czyli tam, gdzie się mamy udać, aby wykonać zadanie dla Gildii Złodziei. Może akurat po drodze spotkamy tego bandytę, załatwimy go i przy okazji może dostaniemy jakąś ciekawą nagrodę od Lariusa Varo. O, tak właśnie sobie zrobimy. Ja będę już wracał do Balmory póki co i będę już kończył odcinek. Nie włączyłem stopera, nie wiem mniej więcej, ile czasu już minęło. Mam nadzieję, że nie przedobrzyłem. W następnym odcinku po pierwsze pójdziemy do kupców, bo jestem już prawie przeciążony, spieniężymy te wszystkie ciekawe przedmioty, które mam, zarobimy pewnie dużo kasy. Po drugie wrócimy do izby rajców, przeszukamy tam dokładnie ciała tych zabitych członków Kamonatong, bo widzieliście, że mają przy sobie fajne przedmioty. Przeszukamy także dokładnie izbę rajców, też pewnie tam jakieś ciekawe przedmioty znajdziemy. No i będziemy chyba już musieli udać się do tego Hlaout. Po drodze może znajdziemy bandytę, znaczy spotkamy bandytę, załatwimy go i wykonamy w samym Hlaout zadanie dla Gildii Złodziei. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.